Mój ojciec i mama zostali aresztowani w 1943 roku w lipcu i trafili po obozie w Mysłowicach przejściowym, trafili tutaj do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. I moja mama w 1944 roku, 1 lutego, tu została zamordowana, a ojciec po przesiedzeniu kilku miesięcy został wywieziony do Mauthausen i zginął w Mauthausen na terenie Austrii. To znaczy, dla mnie to jest, jakby powiedzieć, miejsce śmierci moich rodziców. I chciałabym, żeby ten obóz zachował się w pamięci wszystkich Polaków jako miejsce martyrologii narodu polskiego. Bo mówi się, że tu tylko zginęli Żydzi, ale nie zginęli tylko Żydzi, bo bardzo dużo Polaków zginęło. Bardzo dużo. I ten obóz pierwszym był dla Polaków. Znaczy, tu moja rodzina zginęła, a mnie jako dziecko od nich odłączyli, wozili po innych obozach po Polsce prawie 2 lata, jako sierotę już. Jest tutaj tak, dziadek mój, jak pokazuje księga, to był wyrokiem sądu doraźnego do krematorium skierowany ze 168 Ślązakami. Z kolei mama moja, według daty zgonu, no to w sierpniu była tu przywieziona, a już w styczniu zmarła. W taki sposób, no zawiadomiono moją babcię i matkę, że tego. Ciocia druga, Hermanowa, no też w grudniu nawet zmarła. A jeszcze miałam jedną ciocię ciężarną, której córka ze mną była.
No to tam tutaj w czasie apelu, to jest według zeznań pani Mikuszowej, w czasie apelu Niemiec tam wyselekcjonował i kazał komuś tam odprowadzić. On nie miał sumienia, umieścił ją w biurze, tam gdzie Schreiberki były i potem po południu ją gdzieś tam ulokował. Za jakiś czas okazało się, że Niemiec znowu ją na apelu ujrzał, już wtedy osobiście ją tam gdzieś podobno zaszczyli. Chicos, vamos por acá. W 1943 roku mi tutaj z Poznania przywieźli, jako byłego więźnia, jako więźnia gestapo, gdzie siedziałam w Poznaniu 8 miesięcy na gestapo, po przesłuchaniach całą moją grupę tych, którzy należeli do organizacji, przywieźli do Oświęcimia. We wrześniu przyjechałam, w styczniu byłam aresztowana w 1943, a we wrześniu, 8 września 1943 przyjechałam tu do Brzezinki. A jak pani wspomina pobyt w tym? No, proszę pana, jak można wspominać makabrycznie to, co widzę. Ja się tak w grupie, ja byłam najmłodsza, bo ja miałam 16 lat, niecałe 17. Nie bałam się tego, bo myślę sobie, jestem młoda, zdrowa, pracy się nie boję. A to wręcz było coś innego. To nie była praca, nie tylko praca, ale głód, brud, wszy, brak wody, brak ubikacji, wszystkiego było, brakowało. I człowiek żył ciągle w stresie, bo nie dość, bo te rzeczy gnębiły, to jeszcze, proszę pana, jeszcze na każdym kroku się obrywało, czy trzeba, czy nie potrzeba. Po prostu gnębili ludzi, jak tylko mogli. Tak, proto byla ráda, že jsem jako můžec s náma.